Tak. Witam Państwa. O godzinie 13.53 wystąpił wstrząs o energii 9,8 E do 7 Joula. W strefie zagrożenia znalazły się 32 osoby. Wstrząs objął oddział G2, G1 oraz pochylnie łączące te oddziały. Obecnie lokalizujemy 14 osób. 7 osób już zostało wysłane na badania profilaktyczne. Czy można doprecyzować, co oznacza lokalizujemy 14 osób? 14 osób jest poszukiwanych. Nie zgłosiło się na lampownię, dokładnie nie zgłosiło się na lampownię. To jest... jest z kimkolwiek na dole kontakt z poszukiwanych? Dwóch poszkodowanych na oddziale G1 zostało zlokalizowanych i jest z nimi kontakt. Czyli o pozostałych 12? Tak. Czy tam jest jakiś zawał? Z obecnych informacji ze sztabu akcji wynika, że nastąpiło wypełnienie upadowych urobkiem czy kamieniem z ociosów i ze stropu. Czyli to jest 11 zastępów obecnie jest. Ja bym chciał doprecyzować. 14 osób jest poszukiwanych. Tak. W tym dwie są zlokalizowane. Czyli 12 zostało niezlokalizowanych. Tak. I to taki pierwszy. Więcej w jakim rejonie? Tak, znamy, znamy rejon. Znamy mniej więcej już lokalizację tych osób, jednak jest utrudniony dostęp. Na temat poszkodowanych coś wiemy więcej? Znaczy, mamy utrudniony kontakt, czyli nie jesteśmy w stanie dostać się do nich, tak? To nie znaczy, nie ma że nie jest tak. 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 Nie ma. Czy już wiemy, co z poszkodowanymi, jak sytuacja zdrowotna? W tym momencie z tymi, którzy są na górze, tak jak wcześniej Państwu mówiłam, to są osoby, które pojechały na badania. Nie mamy żadnych informacji, żebyśmy mieli tam ciężko rannych albo poszkodowanych. Nie mamy też informacji o zagrożeniu życia. Raczej większość osób mamy takich, które mają bardzo powierzchowne otarcia, no ale może się oczywiście zdarzyć, że po badaniach kontrolnych będziemy mieli jakieś informacje, wtedy będziemy Państwa informować. Natomiast tutaj nie mamy jakiejś... Główne trudności polegają na dostępie do miejsc, w których ci pracownicy przebywali w chwili wstrząsu. Jest oszacowany rozmiar, gdzie nastąpił zawał, zasypanie? Mniej więcej ten zakres jest już znany, ale może następnym razem, jak już ratownicy dadzą nam szczegóły. Rozumiem, że tam żaden ciężki sprzęt wjechać nie może i praca jakby ręcznie się wszystko... Tutaj mamy też szczegóły akcji ratowniczej, sami Państwo rozumieją, że w trakcie akcji ratowniczej będziemy Państwu mówić na bieżąco, no ale nie chcemy za dużo podawać szczegółów. To taki pierwszy niech ratownicy pracują, dobrze?